w zimę mamy kulik i się ciągnie sanie, a tutaj mamy świąteczną przejażdżkę i traktor ciągnie przyczepkę. Jest jak w raju. Tak pomyśleliśmy, kiedy trafiliśmy tu pierwszy raz w 2018 roku. To nieformalna stolica polskiej imigracji w Brazylii. Miejsce, w którym lokalna społeczność cały czas utrzymuje język i kulturę naszych przodków. Przyjechaliśmy tu do znajomych, aby wspólnie spędzić Wigilię. Zdecydowana większość ludzi, których zobaczycie w materiale, nigdy nie była w Polsce. Europę znają tylko z opowieści pradziadków. Od czasu naszej ostatniej wizyty sporo się zmieniło. Auria stała się miejscem bardziej rozpoznawalnym. Pojawili się nauczyciele polskiego dla najmłodszych oraz plany na budowę domu polskiego. Dzisiaj zobaczmy to wszystko razem. Wow, jest niesamowita cisza. Dojechaliśmy do miejscowości Ereshkigal, ale do Auri mamy jeszcze jakieś kilkanaście kilometrów. Jest środek nocy, wszystko pozamykane. Jest Wigilia, jakby już od 3 godzin jest Wigilia. No i musimy gdzieś się przykimać. To jest chyba 100 tysięcy ludzi mieszka w tym mieście. Tu jest w ogóle dworzec stanowy, autobusy tu jeżdżą w granicach stanu. Kawałek dalej jest dworzec federalny. No i co? Wszystko jest pozamykane. Tam śpi sobie kilka osób na ziemi. No i tak właśnie zaczyna się nasza Wigilia. Szukanie dobrego noclegu w krzakach. Puste całkowicie ulice, ale delektujemy się tą ciszą i takimi trochę lekko cykadami. Dekoracje świąteczne też widać w sumie w niektórych miejscówkach. Może poświętamy, pośpiewamy jakieś kolędy. Jestem ciekawy, czy w Auri mają jakieś kolędy mniejszości polskiej w Brazylii. Ale to przekonamy się jutro. Niesamowicie się jaram tym, że jesteśmy tutaj akurat na Wigilię. Ja też, jestem mega ciekawa, jak to wygląda, nie? Bardzo nas to kosztowało takiej spiny czasowej, żeby przyjechać z tej północy, no bo to było kilka tysięcy kilometrów, ale myślę, że było warto. Ej, tu jest idealne miejsce na namiot. Okej, mały update sytuacji. Rozbiliśmy się ze stacją benzynową. Kimniemy się tu dosłownie na, myślę, że kilka godzin, bo z samego rana przyjeżdża po nas córka Arlindo. Jedziemy razem wspólnie na wieś świętować. No i pewnie mamy też ostatnie chwile z internetem, bo później to nie wiem, jak będzie to wyglądało. A niestety trochę nam się sprawy pokomplikowały w Polsce i jesteśmy zmuszeni kupić bilety do Europy i wrócić. Może kiedyś wam opowiemy dlaczego, skąd ta cała sprawa, ale na ten moment jednak chcielibyśmy tą informację zostawić dla siebie. No i co, no i to są tak naprawdę nasze ostatnie chwile w Brazylii i no i musimy kupić te loty, więc skorzystajmy z tego, że jeszcze tutaj jest zasięg, jest ten internet i działamy. W zasadzie najtańszy lot, jaki znaleźliśmy, jest do Frankfurtu nad Menem za około 5000 zł na dwie osoby. No i ta kwota przekracza trochę nasze limity na karcie, więc z tego powodu musimy skorzystać z aplikacji mBanku i zwiększyć te limity. Fajne jest to, że w sumie gdziekolwiek jesteśmy i w każdej chwili, nawet teraz tak jak jesteśmy w namiocie, możemy z tego poziomu zarządzać swoimi limitami i zmieniać to po prostu od tak w aplikacji, w telefonie. Tak, w ogóle w tej aplikacji możemy nie tylko zmieniać limity do płatności internetowych, ale też limity na przykład na płatności w sklepach czy na wypłaty z bankomatów. No i jak to robimy? Krok po kroku logujemy się do apki, klikamy produkty, karty, wybieramy konkretną kartę i pojawia się opcja zmiany limitów. W naszym przypadku musimy zwiększyć limit internetowy tak, żebyśmy mogli zapłacić, a ponieważ dotyczy to tylko jednej transakcji, to wykorzystujemy opcję limitu tymczasowego. Na koniec zapisujemy i możemy bez problemu z namiotu kupić bilet do Europy. I tymczasowy limit będzie aktywny do północy, potem mBank sam przywróci ten limit do limitu pierwotnego. No i w sumie tyle. No tak, a my mamy już bilety, więc możemy spać spokojnie. Kładziemy się w kimę i widzimy się jutro, a wszystkie linki do mBanku jak zwykle w opisie. Dobranoc. Po poranku jedziemy odwiedzić rodzinę Arlindo. To nasz przyjaciel, którego poznaliśmy przypadkiem pod sklepem 4 lata wcześniej. W Brazylii Wigilię świętuje się trochę inaczej niż w Polsce. Je się mięso oraz nie przywiązuje się tak wielkiej wagi do uroczystego charakteru obchodów. Święta trwają kilka dni. Wizytę w Auri zaczniemy od gospodarstwa mamy Arlindo, przedstawionego również we wcześniejszym materiale. Zachęcamy do obejrzenia pierwszego filmu o polskiej wiosce w Brazylii. Wyjaśnimy w nim więcej na temat historii polskich osadników w tym kraju.
Bon dia! Wszystko dobrze? O, jak tam się żyje? Wow, super, że wyjście przyjechali. Jak tam? Kujka widzę. No przecie, wiesz, że tutaj taka tradycja jest. Teraz mam czas, no nie? No tak. Boże Narodzenie to takie spokój. Zapraszamy, no i dalej. No skromnie się siądzimy tutaj. Na dobre rozpoczęcie dnia, kujka. No tak, na takie rozpuści smak i jak to mówią, już. Kiedyś szarki pili, tutaj to my też takie tradycje. Dobra, nasz pierwszy przystanek w Auri to jest dom mamy Arlindo. No i będziemy tutaj jeść śniadanie, z wszystkimi się już przywitaliśmy. No i co, i zaczynamy. Jakby pan miał powiedzieć, co się zmieniło w Auri przez te 4 lata, jak nas nie było? No, normalnie. Polskość się otwiera lepiej, tak? Polska nas widzi z drugiej ściany, tak. I ma być dom polski miał to powstać, tak? No pewnie. Pojedziemy potem zobaczyć, gdzie to wszystko ma być? Pojedziemy, mamy taki projekt, specjalny dom, tak. Już nauczycielkę polską mamy. Czyli nauczycielka, a od kiedy jest nauczycielka polska? A już więcej jak pół roku już je tutaj. I ludzie się odzywają lepiej do języka polskiego, bo wiedzą, że warto się je to gadać i jak to się mówi, jak Polacy nas zobaczą, że umiemy gadać po polsku, to pewnie, że inaczej będą się patrzeć na nas. A pan był też w Polsce, prawda? No były. I co pana zdziwiło w Polsce? O właśnie. No, najpierw odebranie od twojego ojca tam na aeroporcie. Pytał się, gdzie Arlindo? Mówię, ja tutaj mówię, coś się dało, coś się skurczyło. Nie, jadziemy do domu, no mówię. No pamiętam, jak byliśmy ostatnio i zapytaliśmy się, kto tutaj z państwa był w Polsce, to wtedy nikt jeszcze nie był. Otawio też nie był. No nie, ale mianują się jechać. Mianują. Okay, i co tu się na śniadanie? Banan, mamon, jakiś melon, to tutaj my nazywamy. Właśnie, że śpiewasz, bylinka klękają, cuda, ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, królewska klękają, cuda, cuda. Ojciec, jak zaśpiewał, to się kład wyliuć, a my nie lubiłem. Bośmy głupie my. No pewnie. Teraz to, jak to mówią, wartość to ma, no nie? Ale teraz się rozpoczyna wszystko, matko, znowu. To jest taki moment, że wszystko damy początek znowu. Ale jak to, bo pana mama tu się urodziła, w Brazylii. Moja matka sy, ale moje dziadki nie. Mój dziadek jak przyjechał, to z Polski, miał 19 lat. Czyli pana mama się urodziła tu, ale nigdy nie była w Polsce. Matka nie, ja nie u Polsce nie chcę gadać. Bida była i nie wiem, co tam się rozwijało. Tam Niemcy coś się bili, czy coś tam dokurczało i wyjechali. Włożyli do krętu i jadę do Ameryki Południowej, bo tam będzie mleko i wszystko. Ale nie wiedzieli, gdzie płyną, czy wiedzieli? No nie wiedzieli. Przyjechali do Rio de Janeiro, z Rio de Janeiro do Porto Alegre, z Porto Alegre do Caxias. Od Caxias wygnali ich tu. Aha. Bo tam Italianie już byli i wino sadzili, to im się nie spodobało i tam góry byli. Aha. To przyjechali w tę stronę. I tutaj rząd brazylijski dawał takie pomacanie, że mieli tutaj dużo ziemi i wszystkiego, to pomogę mieli. Co? To chcieli chyba może jakieś sikiry albo co i iść na dobory. A pan jak pojechał do Polski pierwszy raz, to było 3 lata temu? Tak. Pierwszy raz pan był w Polsce, tak. To jakie pan miał oczekiwania? No, co pan dobrze, myślał? Bo ja polskość zobaczyłem, Polskę zobaczyłem takie skromne, edukatne, wygodne, wszystko tak przyspokoju. Co ja poznałem w Polsce, to szlachetność. Duża jest ta działka, nie? Mhm. Ogromna i mnóstwo rzeczy jest tu zasadzonych, kukurydza, soja. Tradycji musi stać się zadość, będziemy strzelać. Tarcza jest już narysowana, tylko musimy dobre miejsce wyznaczyć. Tutaj 100, tutaj 50, tutaj 50, tutaj 30, tutaj 10. A takie ważne pytanie, jak teraz Brazylia gra na mundialu,
Jakby na przykład Brazylia grała z Polską, to co by było wtedy? Pół na pół. Bo ja lubię Polskę, ale nie mogę odwinąć Brazylię, no nie, bo tutaj się narodziłem, to jak to mówią, pół na pół. Ale który by wygrał, to bym miał cieszny był. Tak, tak, i z korali namieszane. Okej, okay, Kada Pessoa, umawiałeś? No tak, zobaczymy. 10 na 12. Masza i... Tak, teraz jak pociągniesz tutaj, to strzeli, tak? Trafiłam. Ile punktów? Jesteśmy teraz w takiej mieszance językowej, bo trochę mówimy po polsku, trochę się przerzucamy na portugalski, bo nie wszyscy tutaj w Aury mówią po polsku. Zwłaszcza, że teraz są święta, więc zjechały się rodziny jakby z innych miast. No i będziemy tak się pewnie przerzucać między dwoma językami cały czas, jak tu będziemy. A teraz wchodzimy do komnaty tajemnic i skrywa tutaj mnóstwo różnych sekretów i starych narzędzi, które w sumie nie wiemy, do czego służą. Tak. Zapytamy Arlindo zaraz o to. To możemy zobaczyć? No pewnie zobaczymy. O, tu kiełbasy też tutaj się robią. Żmije się wylęgują. O Jezu. Żmije się tu wylęgują, tak? No tak. Wino tutaj my robimy. A to jest maszynka do kukurydzy sadzenia. Zobacz, jaką ziarkę puści tu. O. A na przykład to jest waga? To jest waga. Nawet na 30 parę kil. Tak? Tak? Z jednej struny do 15, a przekręcisz tutaj to do 35. To u mnie ciągali takie karos, taki karger, komunty się założyli tutaj. No bo w sumie wszyscy Polacy, którzy przyjechali, się zajmowali rolnictwem, tak? No tak. Nikt im raczej nic nie robił. Robotą kolinistową, bo to nie mieli tak naukę. A jak pan się czuł? No bo jak pan poszedł do szkoły, to... No bo ja czułem się, że trzeba się nauczyć coś lepszego. Inaczej czasy byli tutaj... Aha. No ale pan w domu była taka kultura polska, a w szkole jednak brazylijska, tak? No tak. I księdze przyjechali i zapytali się, kto by chciał być księdzem, albo to, albo tam. No mówię, ja pojadę. Ale ciężko było panu w szkole, jakby, żeby się przestawić z tej polskiej kultury na brazylijską? No ci ciężko było, bo moja matka mówiła, jak ja pojechałem do szkoły, że... Jak ty będziesz księdzem, to nie będziesz moim wincesynem. Mówię, czego, matko, nie? No nie, bo ja nie chcę, żebyś mój odjechał z domu. No mówię, matko, ale ja odjadę z domu, ale ja nie zapomnę cię. No nie, nie odjeżdżaj. Wiesz, jak są Polaki tam. Tak. A gdzie pan się uczył na księdza? To było wy? W Rysin, w Cascaveli, w Curitibie. I zrezygnował pan przez miłość? No sy, może nie znalazłem to, co ja szukałem. Normalnie tak. Zobaczyłem, że może nie taka droga. No tak, każdy szuka swojej drogi. No tak, normalnie. Feliz Natal de 2022. Muita paz em seu espírito, muito amor no seu coração e muitas alegrias na sua vida em 2023, que está chegando. Ale wielkie. Co to jest? To jest mięso bydlęce. Tutaj się nazywa tak szuraska, no nie? No tak, szurasko, ale... Ale no, 2,5 kg, 3 kg. I zawsze na święta jest? Jak? Zawsze na święta jest szurasko? Nie, tutaj w niedzielę, jak tu nie ma niedzieli, nie ma szuraski na niedzielę, to nie jest niedziela. A tak jak w Polsce rosół. Bo to jest prędka robota, ognia napalisz i... Ale to głównie w tym regionie tutaj, jakby południe Brazylii, Rio Grande do Sul. No tak, Rio Grande do Sul najprzeważniej, ale już od Rio Grande odjeżdżali wszystkiego kraju, to prawie wszędzie już szuraska jest. Te mieszanki językowe, które są właśnie w rodzinach, to wynikają z tego, że tutaj bardzo wiele małżeństw jest po prostu mieszanych. Mam na myśli na przykład jak u Arlindo. Arlindo jest Polakiem, a Yvonne jest Włoszką. I oni między sobą po prostu mówią po portugalsku. Tak, no ale mi się miesza czasami. Nie wiem, do kogo już mówić, w jakim języku. Tak, albo czasami powiesz do kogoś po polsku, coś ci odpowie po portugalsku, nie? Tak, ale oni rozumieją, zazwyczaj rozumieją. A vocês podem dizer como que é? Vocês têm descendência de Itália, sim? Eu sou italiana, o pai e a mãe, italiano. E os pais de vocês falaram italiano com vocês? Aprendi com meu nono. O nono primeiro. Falava tudo italiano. Depois casei com um polaco aí. 99% polonês aí. Nie ma com quem falar italiano. Então vocês esqueceram mais italiano ou... Não, capite. Ah, dobra, dobra. Obrigado. A co to tak teraz dzieje?
No bo ludzie po obiedzie lubią się pospać parę minuty, tak? 10-15 pół godziny, no nie? No to teraz na cieniu będą spać, tak? Nuestra señora de Monte. Monte Claro, é da igreja de Áurea. Polacca. Tá, Polacca. É, nossa, como jak to mówią, Matka Boska Częstochowska. Z Polski. A pani teraz tutaj, jak ludzie przychodzą, to po polsku bardziej, czy po portugalsku? Po polsku. Mój ojciec to był z Polski. Kto z Polski kiedyś przyjechał, to nikt nie chwalił. Nie chwalili? Nie. Bo bida była. A mama? A mama tutaj ze Szczepaników. Też Polka? Też. I co mówiła? Też nie chwaliła Polski? Ale ona nie była w Polsce. A jak pani chodziła do szkoły, to była, była wojna w Polsce. W Brazylii mówili o wojnie w Polsce, druga wojna światowa, czy nie? Gadali coś, ale człowiek nawet... Za daleko po prostu. A pani była w jakichś w miastach w Brazylii? A? Pani była w Rio de Janeiro? A, ja nigdzie nie byłam. Aha, czyli tutaj tylko w Auri. Aby tu. A tutaj na przykład w Auri poznała pani ludzi o innym kolorze skóry, na przykład czarnoskórych, rdzennych mieszkańców Brazylii? Tylko Polaków, tak? No chyba się. A pani Arlindo wybrała imię? Pani wybrała imię Arlindo dla syna, tak? A czemu takie? Czemu Arlindo? Takie się podobało pani, tak? No tak, bo tak tam na Carlo Gomez było u moich znajomych, był dzieciak też Arlindo. I on taki ładny był. Po całym dniu na gospodarstwie mamy Arlindo udajemy się na wieczorną przejażdżkę po Auri. Arlindo jako były burmistrz zna tu wszystkich, dzięki czemu spędzamy trochę czasu na wspólnym kolędowaniu od domu do domu. No i poranek dzisiaj w Auri. Trochę mglisty. Świąteczny poranek w Auri i moje ulubione miejsce, czyli garaż Arlindo. Stoją rośliny i jest widok na miasto, ale zaczniemy dzień od zrobienia kujki. Bo my umiemy robić kujkę, ale tą argentyńską zawsze, bo my w Polsce pijemy yerbę, tylko argentyńską, a ta jak brazylijską kupiliśmy raz, tak. To ona jakby te wiórki wpadały do bombiny. A, ten kurz. Tak, bo ona jest trudniejsza do zrobienia. Jak się to robi? No najpierw, tak od 5 miejsca to 3 musisz zająć z herbatą, tak? Później musisz mieć takie, tak żeby zaprać na noło. Żeby tu tak, o, tutaj te kijki to będą tu. Na początek, żeby tak nie przepalić, to trzeba troszeczkę tak wody zimnej. I to jest zimna woda teraz zlewana? Zimna woda, ale to mało, jest ciepło. A teraz można dolać. Ale to nie jest wrzątek, to jest 80 stopni ta woda tu? Do 70-80 stopni. I co, można pić? Tak, o, włóż tu sama. W jedną stronę, w drugą i zostaw ją na środku. I nie może, i potem już nie ruszać. Możesz pić. Kolejny dzień w Auri zaczynamy od przygotowania ciasta na spotkanie opłatkowe. Przed uroczystością wybierzmy się jeszcze na odwiedziny do kilku rodzin. Pomoże nam w tym oczywiście Arlindo oraz pani Miriam. Dzień dobry! Dzień dobry! Jak tam? Dobra, no widzisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam życie? Bardzo dobrze, a pan jak zdrowy? Ja mnie lata na parabeń był. Parabeń ja po brazylsku, ale umiem wszystko po polsku. Szundo. Ojce oba z Polski były, nauczyły nas co dobre wszystko. Mów ta, co słychać w Polsce. Dobrze wszystko. Dobrze. Zima, teraz zimno w Polsce, wszyscy w kurtkach chodzą. A pan był w Polsce kiedyś? Ja nie byłem. U ojca jak przyjechałem, więcej nie wróciłem, bo to
przyjechały bez niczego, nie kupiły tam kawałek ziemi za zegarki, nie wiem za co. Góry i ojca się zabiły tam w tych górach. I matka to młodo umarła. I ojciec też młodo, z Polski młode umarły. Matce dało tak wiedzieć, gadała, siedziała i przewróciła się. I co mówili? A? Co mówili rodzice o Polsce? Co opowiadali? No, to matka zawsze mówiła, że było dobrze. Mówiła, do uboru szła krowę doić, jak to ten śnieg odrzucić, żeby do uboru. Ja już zapomniałem. A nie, ale to z ojca, to ojca. Ale o te drugie miałem. Mogę zobaczyć? To ja i mój brat i moja siostra i córki wczoraj, bo... No tak, to jest to ojcowe. O, na pierwszej wojnie był. A, to dawno. To z Polski. A pan się czuje bardziej Polakiem czy Brazylijczykiem? Ja? Tak. A ja Polakiem. A rodzice tak mówili po portugalsku? Nie, a ojciec trochę umiał, ale licho. Mało. A matka to nie umiała prawie nic. Ale matka to w Polsce profesorka była. To listy, że było schować, co matka czytała z Polski. Bo później, jak druga wojna była, to bodaj dzieci w Polsce, bo to Niemcy zabrały Polskę, to nawiedły dzieciaka w zimnej łoże ubiały. To matka czytała i płakała to. A ja miałem kiedyś, łązjano. 11. Ale dziś Polska sama rządzi sobą, niech? Tak, sama. Przebudowałeś się na światło, a dało ci teraz. Ale też. To nie jest ciemna noc, jak to się śpiewa na Bożą Narodzinę. Cicha noc, cicha noc. Tak, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Onak różaniec mówi, ja słyszę go, jak on się modli w domu. Tak? Ja na cały głos. Z ojcem się nauczył. A jak 100 lat się śpiewa? Jak 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A dobra. Piwo, piwo, wypiwo. My mówimy piwo. A, no może tak troszeczkę, tylko symbolicznie. Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie! Cały świat! O, a ja się chciałem zapytać, a co pan sądzi o wszystkich brazylijskich tradycjach, na przykład karnawał? Świętuje pan karnawał? Kiedyś? My karnawal to nieraz tak poślem po sąsiadach. To jakie kurę dały, czy co to, takie brodo, takie brodo, taka kolacja była. Ale ja nigdy nie byłem na karnawale. Tak ona, gdzie tańcują. Twoja żona ładna była, jak młoda była. I najładniejsza była, a jest tu foto, przynieś, Hildo. No, już. To ta moja kotyna. O, no, ludzie, jedziemy. Dziękuję. Paczyński, dziękuję im od serca o odebranie, o piwo, o gadanie. O wszystko. Ja wam dziękuję, żeście przyjechali. Pan Bóg wam dam zdrowie, bo wizyta z Polski to pierwsze u mnie. No. Teraz do Polski jadę. Ja, żebym był młodszy, to bym pojechał gdzieś już. Można zapomnieć. Jedźcie z Bogiem. Dużo zdrowia. Ja o was nigdy nie zapomnę, dokąd będę. Żeś tam byli. No dobra. Przyjedziemy. Do zobaczenia. Dziękuję. Starodawni Polacy, to takie fajne określenie. Naturalne, jak to mówią, korzenie. Rozmów z mieszkańcami Aurii zawsze wydaje się za mało. Polska społeczność, jak i cała prowincja Rio Grande do Sul, to wyjątkowy region. Region, gdzie w XIX wieku doszło do powstania niepodległościowego, które przerodziło się w regularną wojnę z Brazylią. Mało brakowało, a powstałoby tutaj całkowicie nowe państwo. Nie doszło jednak do tego, a władze Brazylii na przestrzeni lat starały się lepiej integrować poszczególne prowincje, często twardą ręką. A jak to wyglądało, ten zakaz? Że w szkole nie można było kiedyś mówić, tak? Tak, od 1938 roku w Brazylii był zakaz mówienia w którymkolwiek języku, nie tylko w języku polskim. I właśnie to straciło się. No ale ten zakaz dotyczył tylko szkół, tak? Czy
Gdzie było zakazane? Ale wszędzie w urzędach miejskich tylko można było po portugalsku. Tak naprawdę nie mówi się, kiedy zniesie, ale z czasem widać, że to zmieniło się. W Curitibie rozmawiałam z księdzem, który on wiedział o takich historiach, że tam nawet, że było blisko wielkiej Curitiby, że dochodziło do władz, że ktoś mówi po polsku. I właśnie ksiądz mówił, że do buzi jakiegoś Polaka benzyny nalały. Naprawdę? Nie można było mówić w innym języku. Nie, a tutaj właśnie tak daleko od wielkich centrum... Czyli to była taka jakaś dyskryminacja też? Była. I nie wolno rzeczywiście, prześladowanie, bo chcieli... była ta nacjonalizacja kraju. Nie? I tutaj, gdzie my mieszkamy daleko od Porto Alegre, od Curitiby, właśnie może bardziej spokojnie żyli ludzie i nie mieli problem, że ktoś tam coś zrobi im, nie? Że mówią po polsku, mimo że w kraju jest takie zabronienie. A teraz, no bo od niedawna tu w Auri jest nauczycielka. Myśli Pani, że to coś zmieni, w sensie, że młodsi też będą bardziej uczysz polskiego, czy nie? Myślę, że tak, ale to nie jest z dnia na dzień, prawda? No tak. Ale to z czasem można powiedzieć tak, że może zmieni się, że młodzież, nowe pokolenia nie będą może mówić tak swobodnie po polsku, ale będą pisać i czytać. Odwrotnie od tej starej, nie? Od starszych osób, którzy mówią, ale nie umieją pisać ani czytać po polsku. Jeżdżąc po Auri, pytamy również o młodzież. Od niedawna w miejscowości wystartował program nauczania języka polskiego. Jesteśmy ciekawi przyszłości młodszych mieszkańców Auri. Większość z nich w domu posługuje się głównie językiem portugalskim. Porozmawiajmy z nimi. Dzień dobry, dziewczynko! Chodź tutaj. Dzień dobry. Mówisz po polsku? Gdzie mieszkasz? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Mówisz po polsku? Gada z trzy. Un pochinho. A jak masz na imię? Jak się nazywasz? Tuanje Banaszewski. O, a ile masz lat? Koncenzo tenho, 18. Okej, dobra. Miłego spaceru, pozdro. Mówiliśmy się tutaj z dziewczynami, które są królową i księżniczkami właśnie Auri, Polonii tutaj. No i trochę nam opowiedzą o sobie, przeczytają nam swoje historie. Dziewczyny mówią po polsku, rozumieją, ale jednak czują się swobodniej po portugalsku, dlatego wywiad będzie właśnie w tym języku. Nazywam się Ana Karolina Stępkowska-Uszewska. Nazywam się Manuela Frunza Martowicz. Ok. Nazywam się Kimberly Nazar. Vocês são princesas ou rainhas? A gente é a corte polonesa do município, então eu sou a rainha e elas são as princesas. E as roupas que a gente está vestindo são do grupo Auresovia, que a gente participa. A co to macie? To jest historia wasza? Tak. O, możecie przeczytać? Tak. Moje pradziadkowie ze strony matki i ojca pochodzili z Polski. Piotr Uszewski w roku 1863 brał udział w powstaniu styczniowym. Potem służył 5 lat w wojsku rosyjskim. Był także i na wojnie turecko-rosyjskiej. Przeżył 37 lat swego życia w Brazylii. Zmarł mając 83 lata. Jestem bardzo dumna z mojego pochodzenia i współczuję cierpienia moich pradziadków, jakich doświadczyli w poszukiwaniu nowego miejsca do życia i odbudowy rodziny. Dlatego czuję się częścią polskiej ojczyzny. To niesamowite, że jestem w 100% Polka pochodzenia. Moje serce jest polskie i krew, która płynie w moich żyłach, jest polska. Mamy dzisiaj taki dzień, że jeździmy dosłownie od domu do domu i staramy się poznać jak najwięcej mieszkańców z Auri i podpytać ich o przyszłość tej miejscowości i o to, czy dzieci też tu będą kontynuować tą tradycję mówienia po polsku. A może pani powiedzieć, pani dzieci mówią po polsku? Jo. Tak? Sobrenome Maciosik. Polonais. Polski. No. Aha, a ile pani ma dzieci? Dwie dziewuchy. Dwie dziewuchy, tak? Dwie dziewy. A ile mają lat? Jedna ma 10, druga 5. Aha, i jakby
rozumieją po polsku, czy mogą też mówić? Rozumne po polsku. A w domu po portugalsku, czy po polsku? Po polsku, po portugalsku. A myśli pani, że tutaj w Aurii dzieci będą mówić jeszcze po polsku? Jo, niech będą się uczyli, bo jedne się uczyły z tego roku. Aha, czyli polski się tu będzie rozwijał, według pani. Jo. Jak się nazywasz? Leticia. Jak? Leticia. A ile masz lat? 10. Aha, a w domu coś po polsku mówisz czasami? Jo, tak co? To gadam. Ja. A w szkole jest polski? Uczysz się polskiego w szkole? Nie. Jak to nie? Jeszcze nie. A jeszcze nie? Jeszcze nie, tak? W domu na mamę pomagasz. Krowy daje na mamę w domu. A, tak? Dojesz krowę też z mamą? Ja. O, tak? Super. A chleb pieczesz? Nie. Nie? I pieczesz chleba? Aby pomagam za mnie, tak to mamy statkiem. Aby pomagam. A, dużo pomagasz mamie? Trochę ja. Tak? A świnie macie? Ja. Tak? A kury? Tyś. Też kury? Mhm. A jakie zwierzęta najbardziej lubisz? Kury, świnie, psy. Koty. O, psy. Wszystkie. Ja. A pies je w domu? Ja. Koty. Jeden, dwa psy? Sześć. Sześć psów? Ja. A państwo też chleb piją, tak? Ja. A skąd przepis na chleb? Od mamy? Od mamy. Tak? A mama od babci? Od babci. Czyli od zawsze chleb? Od zawsze. Tak, jedne po drugie są. Tak. Krowy tak samo. No. Mama uczyła nas dojcie, tak se duj, tak. Tak duj ta krowę i robota robiła mama, zawsze uczyła nas. A modlitwy z kościoła, czy od mamy też? Od mamy, pierwsze od mamy. Ona będzie musiała uczyć po polsku. Czego będzie, nie będzie gadać tak, po polsku? Ale czego? Bo Felta, że ona poszła, ona gadała po polsku, nie? Bo w domu to z babką gadała z nami i poszła do szkoły, no to w szkole po polsku i druga nie rozumie nic. A, i daje jej profesorka. Nie, tak? Profesorka też nie rozumie po polsku. I co, i w szkole zabronili, czy? I ja w szkole gadała, żeby nie gadała tak, bo paskudnie. Bo profesorki merendery nie rozumiały? Nie rozumiały. A czyli nauczycielka powiedziała, że paskudnie gadać po polsku? Jo, że tak, żeby nie gadać, bo druga nie rozumiała nic. Umówiać, żebyś pojechała do Polski, tak? Będziesz gadała po polsku? Chciałabyś pojechać do Polski? Nie, ale oni jeszcze nie mają sumienia, co to jest Polska. Tak, tak. Ale ona już troszkę rozumie. Już. Ja, żeby tak. A babcia do ciebie mówi po polsku, tak? Ja. Babcia. A jeszcze chciałem jeszcze zapytać, z państwa rodziny ktokolwiek był w Polsce? Pani była w Polsce? Nie. A dzieci? Też nie. A babcia była w Polsce? Moja babcia? Tak. Mama w sensie, mama pani. Nie. Po odwiedzeniu kilku rodzin w Aurii nadchodzi czas na spotkanie opłatkowe i kulminację naszego pobytu w miejscowości. Wszystko odbędzie się u pana Otavio, lokalnego producenta mocnych trunków z trzciny cukrowej. Idziemy za chwilę na Wigilię dzielić się opłatkiem tutaj w społeczności polsko-brazylijskiej. No i przygotowaliśmy potrawę naszą domową, czyli jeża słodkiego. Ciasto się nie zepsuje? Musimy szybko jechać, żeby do lodówki ułożyć. A mamy opłatek? Opłatek mamy. Mamy. Skąd opłatek? No. Przyjechał z Curitiby, no nie. Flaga Polski na dzień dobry. Co tu się dzieje? Nie wiadomo, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystko dobrze. Dzień dobry, pamięta nas pan? Dobrze, ale pole ciebie. Żywe na ciebie. Dzień dobry, jak się żyje? Bardzo jak, dobrze, jak dziękujemy. Pani nas pamięta? Pamiętam. Zrobiliśmy też nasze ciasto rodzinne. Takie słodkie. No to tutaj w Brazylii to by ish się nazywa, no nie, taki. Oriso, no nie.
bardzo 4 lata. Se, ja pamiętam, jak to było wtedy. Zem śpiewali mi, tancowali mi, nie? Pamiętasz? I czernina była. No ja, czernina była. Eles fizeram os caminhos poloneses. E a minha já é da Brasília. Jak to się śpiewa? Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. A panie Otawie, co się zmieniło u pana przez te 4 lata? A, ja tego, ty, żeś był taki chudy trochę. Nie? Tak? A teraz przytyłem? Jo, teraz. Przytyłem 10 kilo. A, no. Wtedy ważyłem się. Jak żem dobrze pamiętam, nie? Tak? Tak, no trochę przytyłem. A ty, ja się zmieniłam, czy nie? Nie, to ładniejsza jest. Dobra, przywitania, czas. Jedziemy na krótką wycieczkę jakimś szlakiem, ale nie bardzo wiem i zobaczymy w trakcie, co się będzie działo, bo to jest dla nas wszystko jedną wielką niespodziankę. Takie jeżdżenie po kolędzie może, coś takiego. Dokąd jedziemy tam? A jedziemy na taki spacer. Dobra. Borów. W lasie. Wódka, wódka, wódka musi być. Wódka, wódka, wódka musi być. Pan Otawio będzie kierował. Świąteczny traktor ruszył w podróż świąteczną po wiosce. Teraz będziemy śpiewać kolędy. To jest ścina, o! To no będzie wódka. A, z tego będzie robiona wódka? Tak. Tu jest ścina? A teraz my zrobimy na zdrowie, tak? To za tą trzcinę wypijmy! Za trzcinę! Za trzcinę! Na zdrówko! Wjeżdżamy w jakąś dżunglę! Koniec imprezy, wjechaliśmy w dżunglę, utknęliśmy w jakiejś rzece. A, i co to no teraz co będzie? Teraz będziemy robić? A? Tutaj chyba trzeba zrobić takie imprezę. A, będziemy Boga pilnować i pytać się, żeby... Tam jest rzeka w ogóle jakaś, wjechaliśmy w wodę? Popsuło na życie i teraz co zrobimy? Tak? Matki Boskie Częstochowy będziemy się pytać. Trzeba pchać, teraz będziemy ona wyratuje nas tu. Nie, wejdziemy wszyscy i będziemy pchać. No to będzie. No dobra. To jedziemy! Jedziemy! Mówiłem, że pan Otawie jest najlepszym traktorzystą. Przejechał przez tą rzeczkę po prostu i jedziemy dalej. Las bambusowy w tej chwili. Jak tu jest się zrobiło ciemno, bo może nie ma jeszcze nocy de facto. Chyba droga się kończy, tylko takwary cholera są. Ale przejechaliśmy już przez rzekę, to przejedziemy też przez drzewa. Chyba sy, ale popatrz się na przodek teraz, co? Co się stało? Jak pan przejechał przez te rzeki i ten las? No jo, tak człowiek ma już... Parę razy już co jeździmy. O. To teraz pójdziemy wodę pić. Wodę? Jo, wodę. Czyścia, źródło. Tu jest źródło czyste? Czyściutka. Pójdziemy tam i to zobaczysz się. Dobra, to idziemy. Idziemy pić wodę. Wodę ze źródła, z bambusu. Idziemy nalewać wodę ze źródła. Najlepsza, nie ma potem kaca. Tak, podobno. A, no tak. Na zdrowie. Na zdrowie, na Wigilię, na święta. Na zdrowie, ta dobra woda. Dobra woda, dobra. Dobra woda, dobra. A, to tam jest, tak? To źródło jest. Skrumna woda? Chodzi bez korzenia bambusów, to woda jest mocno czysta. To jest zdrowa woda, potem jest się zdrowy woda. Cały rok. Cały rok. Tak? Skrumna? To pije tę wodę, to nigdy nie będzie smutny. Akuratna. Szlachetna. Wręcz bym powiedział nawet, że szlachetna. Zobaczcie ten las tutaj bambusowy, który nas otacza. Niesamowite, jak to jest w ogóle ciasno, żeby tędy przejść gdziekolwiek. Co tu się dzieje w tym lesie? Mimo się robaków tam. Wiem. A słyszała pani coś takiego, że jak się przytuli drzewo albo bambusa, to wtedy energia przechodzi? No sej. Trzeba przytulać drzewa. Sej. Wtedy energia. To dobra energia, dobra tak. Jest tej do bambusa. No. Ale ten las tu jest tak gęsty, tam się w ogóle nie da przejść. Jak to było? Jak pierwsi Polacy przyjechali, to pewnie same takie lasy gęste.
że się nie dało przejść? Pewnie, same lasy, ale to nie były tylko bambusy, to były piniory i rozmaite drzewa i inaksze drzewa i wszystko, ale sam bór był. I dali radę. Damy radę i teraz jeszcze Polska nie zgije, kiedy my żyjemy. Dokładnie. Dokładnie, no tak. Dokładnie. Czyli polskość w Aurii żyje i będzie żyła. I będzie żyła, zawsze. Pewnie, że będzie żyła, najprzeważnie teraz. Najprzeważnie teraz. 10, 112 lat. Ale niesamowite, dotknij to, Borys, naprawdę, to jest taki mężczyzna, taki włoski ma ten młody. No. A nie, ten stary jest taki, to jest stary, taki śliski. A rzeczywiście. Jest las, ale okazuje się, że pan Otawio postawił tutaj ławeczkę, na której można sobie usiąść. Ale tak jak na zdrowie od wody. No będziemy mieć wodę teraz, nie? Na zdrowie na wodę. Na zdrowie! Dzięki Bogu te wody. Tak, tych bambusów i najprzeważniej dla pani Otawie, dla pani Maria i dla naszych przyjacielów, drogi. Tu było tylko 7 tych bambusów, one same się rozrastają. Na początek, tak. Ale to 20 lat w tył. Nie. I natura, i Pan Bóg uchwiarował nam to. No to pojedziemy. No to pojedziemy. Teraz dalej w las, tam dalej. Ładne te bambuno, nie? Ładne. Alguma coisa vocês entendem em português, né? Sim. Sim, entendemos. Sim. Então, lá no outro mato, ali nós vamos parar para nós fazer um momento de reflexão. E ali nós vamos dar uma paradinha. Kolędnicy ruszają w dalszą trasę. Testujemy możliwości tego traktora już przez błoto, jakieś górki, teraz takie krzaki. O kurde, zobacz jakie wielkie komary i muchy tu latają. To są świetliki. O kurde, to są normalne świetliki latające. Jakaś kara boska. O kurde. Wow. Jest, przyleci. O, wygasił. O, ciemno. Oj, cuda. Cuda. Cuda się dzieją na świecie, ludzie. Só que eu vou falar em português, que aí é mais rápido. Nós paramos ali para fazer um ato de reflexão. Vamos ficar um minuto em silêncio. Nós vamos, durante esse um minuto de silêncio, nós vamos fazer uma reflexão. Vamos pensar na nossa família, na natureza. Vamos escutar se tem alguns bichinhos noturnos cantando, grilos, de repente tem algum leão por ali. Mas é isto ali. Então ali, depois desse um minuto de silêncio, nós vamos encher o nosso pulmão e ali nós vamos dar um forte grito. Ok, então tiramos a luz. Agora preparamos o nosso pulmão, enchemos bem ele de ar e no 3 vamos dar aquele forte grito. 1, 2, 3. Então podemos ligar as luzes. Bravo, bravo, e jedziemy dalej. Zaśpiewajmy kolędę. Ten widok. Trzcina cukrowa tutaj, Araukanie tam. Klimat Aury. Ej, teraz jest niezły spad. Widzisz tą górkę? Muszę się przytrzymywać, żeby nie wypaść. Pojechaliśmy. Podobało ci się? Tak, super było. To jest takie głupie Polaki jak tutaj. Małym przejdziesz on przez, a dzisiaj nie ma co jeść. O, już gwiazda jest. Dojechaliśmy idealnie na pierwszą gwiazdkę i będziemy, co, no jak to w Wigilię, zaczynamy świętować, podzielimy się opłatkiem, później będziemy ogniskować. Tu, zobacz, znaki są napisane na święta. Że na święta potrzebujemy więcej miłości. Tutaj jest stajenka, tak? O, to pan zrobił? No jo. Dobry wieczór dla wszystkich. Wspaniale tutaj jest, dzisiaj jest dymy. I mamy taki moment, jak to się mówi po polsku, akuratny. Mamy takie sumienie, że opłatek musimy zrobić.
No to prosimy dla księdza Roberta. Opłatek zrobiony tylko z mąki i woda. Te kawałki opłatku, które dzisiaj nam symbolizują tu nasza miłość, miłosierdzie, pokój i nasze zjednoczenie. Niech Pan błogosławi nas wszystkich i ten opłatek, który będziemy się dzielić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wesoły Świąt, przebaczcie co złego. Tak. Wesoły Świąt. Dziękuję bardzo. Wesoły Świąt. Dziękujemy za tą wspaniałą gościnę. Przebacz to co złego. Tak. Nic złego nie było. Nie, ale... Niech Pan nam przebaczy, że jeszcze Tereski Wernej nie przywieźliśmy do Auri. Postaramy się. Na drugi rano przyjadę. Będziemy próbować. Ja czekam, żebyście przywieźli Tereza Wernę tutaj do Auri śpiewać, bo tak. Ja lubię śpiewy. A to taka piosenkarka bardzo popularna w Chicago i tutaj w mniejszości polskiej. Co? Dzisiaj posłuchamy. Aniele grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydry tak lękają. Cuda, cuda ogłaszają. Dobra. I tak zakończył się opłatek i teraz zaczynamy część nieoficjalną. Wódka, wódka, wódka musi być. Jak nie ma wódki, to rozum jest krótki. Wódka, wódka, wódka musi być. Dobra. Dawaj jeszcze. Nie dosyć. Przygotowane są już takie kijki do pieczenia kiełbaski. Są oczywiście te kijki z tego bambusa. Czyli tutaj mamy napój na dzisiejszy wieczór. To jest lód wszystko, tak? To jest wszystko z lodu. Muszę jeszcze raz to pokazać. I tutaj są w środku jakie rośliny? Kwiaty. Kwiaty, tak? Myślę, że trochę oszczędzili tutaj kobiety, bo kobiety dostały smakowe, a faceci dostali czystą kaszę. No, ale przynajmniej chłodno. Na spokój, na uciechę. Na naszych przyjacielów, co z Polski dzisiaj nam dadzą te uciechę, żeby być tutaj. Piotr, Borys, Aleksandra, tak? I na tę godzinę, co tutaj my się spotkali, tak? Ochwiarowamy tę wódkę na takie zdrowie i na szczęście nowego roku, tak? No to raz, dwa i trzy i... Na zdrowie! Poszła Karolinka do Bogolina. Poszła Karolinka do Bogolina. A karliczek za nią, a karliczek za nią do Bogolina. Pani dobra, pani ma pieniędzy, pałko pani, co łowie za to nam da, bo pieniędzy dużo ma. A ta pani dobra, pani ma pieniędzy, pałko pani, co łowie za to nam da, bo pieniędzy dużo ma. Skakał do belki, a ja syn jego nie mogę tego. Borys. No postaramy się panią Tereskę znaleźć. No znajdź i powiedz dla niej, że my tutaj ją cierpimy, tak? No trzeba. Musi to przyjechać. Pani Tereska Werner, prosimy cię, przyjedź tutaj do stolicy polskiej brazylijskiej, do Auri. No. Jakie tańce? Tutejsze. Pan wódkę robi czystą. Czystą. I nie miesza z niczym. Nic. Co ja piję, to moje dzieci, moja familia. Na drugi dzień ja tam nie mam. Jak ja umrę, to Pan Bóg mnie nie zbędzie. Czyli Pan Bóg powie, że spróbuje i powie, to była dobra wódka, nie było pani rysaki. No jo, jak Pan Jezus na wino, co wykręcił z wody, na wino, to ja chcę zrobić tak samo, jak Pan Jezus zrobił. Ze ściny wody wódka, ale musi dobra być. Dziękuję za wszystko. O! Słuchaj, ja ci coś powiem. Dobra. Podegrawa. Tak? Możesz, no. Ale masz takiego ładny, zgrabny, ale taki kochany. A ja wiem, co ma wybrała. Tak.
grawał, kio falej? Grawał sim. Pilnuj go dobrze, bo taki ładny. Sam jak się pilnuje. A teraz coś ci powiem. Ale deszala grawa gore? Pilnuj, bo ona taka ładna, zgrabna, kochana twoja jesteś. I do zobaczenia. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Na drugi raz do tam ja zrobię w moje, u mnie. Dobra. Okej. Okay. Czarnienie. Jak ja pojadę do Polski, chcę was odwiedzić tam, ile chcę czarnienie w Polsce. Tam nie umiem. No. My nie umiemy. Ale kaczory są tam. No kaczory może i są, ale o, nie wiem. To co, będzie no, to co ty będziesz chciał wiedzieć? Panie Otawio, jakby pan miał powiedzieć dla Polaków rady jakieś? Ojciec gadał zawsze, jak on żył. Otawio, tego ty trochę powiedz. Co prawda, co trochę nieprawda, śmiej się z tego i żyj twoje życie. W codziennym życiu mieszkańcy Aurii często odwołują się do religii. Uważają, że za jakość swojego życia oraz produktów wytwarzanych na gospodarstwie będą musieli kiedyś zdać rachunek Bogu. Żegnając nas, jak zwykle mówią, do widzenia. W dosłownym sensie. Widzimy się niedługo. Tym razem na wieczerze z czarniną. Ciężko opuścić stolicę Polski w Brazylii. Przed wyjazdem spójrzmy jeszcze na działkę, gdzie w ciągu 2 lat ma powstać Dom Polski. To miejsce, na które czeka cała Auria. Ale to nie chłopota, to nie chłopota. Ludzie z Polski przyjechali. Ale to nie, przy zdrowiu. Zdrowo, si. No to dobrze, no to zdrowo. Dobrze. No to specjalnie. Przyjeźdźmy zobaczyć teren, gdzie dom kulturalny będziemy budować. Tutaj, nie? Tak. Będziecie mieli dobrze, ładnie. A, ładnie będzie. Tak. Przed nami to jest ten teren, co dostaliśmy od siostrów. Tak. I będziemy budować dla nas ten piękny dom kulturalny. Centrum Kulturalne Zygmunt Feliński. No i co będzie w tym domu polskim? Co tu będzie głównie? Będzie taki palk, żeby Auresowia się przedstawiał, albo jaki grup jak tu będzie się przedstawiać. 200 miejsc siedzących dla ludzi, 3 sale nauki będzie, do języka, do kulinarii. Tutaj będzie wszystko ofiarowane. Będzie taka biblioteka polska, tak, co mamy tutaj dużo książków, najprzeważniej takich starodawnych. Za 2 lata inauguracja będzie.